to cóż, bezpiecznej, szerokiej, komfortowej jazdy życzymy mieszkańcom. Tak, mnie cieszy ta inwestycja ze względu na mój zawód nauczyciela, dyrektora szkoły, gdzie teraz jadąc przez wieś, miejscowość Tuczna, no widziałem, jak czasami dzieci szkolne muszą lawirować rowerami, czy też pieszą w drodze do szkoły. Teraz mamy piękne pasy dla ruchu rowerowego, pieszego, no i ruchu kołowego. Także piękny 5,5-kilometrowy odcinek drogi połączony z 4-kilometrowym, który w roku 2019 z projektu Polska, Białoruś, Ukraina wybudowaliśmy wspólnie z powiatem. Daje już niemal 10 kilometrów pięknej drogi przez miejscowość, przez gminę Tuczna, ale to można powiedzieć jest pewna część krwiobiegu powiatu, bo tutaj się duży ruch kołowy przemieszcza i w pewnym momencie Tuczna była wykluczona, ponieważ no, cały ruch z przejścia granicznego kierował się do Wisznic, bo tutaj praktycznie nie dało się przejechać. Były nerwy podczas tej inwestycji? No nerwy były, ponieważ koszty wzrosły niewspółmiernie. No niestety środki z Nowego Ładu, nie tylko na poziomie gminy, ale też i powiatów, innych samorządów, generują pewne też i wzrosty cen. W roku 2019, gdy robiliśmy wspólnie drogę na wysokości miejscowości Maciaszówka, Międzyleś, kilometr. Wówczas wydawało się niewyobrażalną kwotę, kosztował 1 000 000 zł, 4 km 4 miliony, natomiast tutaj 5,5 kilometra wybudowano za kwotę 11,5 miliona, no to przekracza kwotę 2 milionów, gdzie jeszcze musieliśmy w pewnym momencie nieco oszczędności wykonać, typu wiaty przystankowe, czy też warstwa ścieralna, która będzie w przyszłym roku uzupełniona w kolejnym etapie. Plany? Ciągniemy drogę do Piszczaca? Jak najbardziej. Wydaje mi się, że pięknie ona tutaj wygląda i już korzystają mieszkańcy w stronę Piszczaca z tym pasem oddzielającym ruch pieszy i rowerowy. No i wspólnie z wójtem z Piszczaca jesteśmy zdeterminowani, aby połączyć te nasze samorządy i tutaj dać taki fajny szlak, który będzie służył mieszkańcom. Bo przecież dużo mieszkańców gminy Tuczna pracuje w Białej Podlaskiej, w Maszewiczach i tu trzeba im dać tą możliwość szybkiego, komfortowego, bezpiecznego dotarcia do miejsca pracy. Bo stawiamy na rozwój naszej gminy, na odmłodzenie naszej gminy, dlatego też między innymi powstała ta inicjatywa mieszkaniowa. Wkrótce będziemy tutaj budować u nas w ramach SIM-ów budynki mieszkaniowe dla rodzin. Panie Arturze, gmina Tuczna i odcinek oddawany do użytku. Jaki to odcinek, na jak bardzo ważnej drodze i jakie prowadzą tutaj prace? Jesteśmy na odbiorze drogi 1051 Chotyłów Piszczac Tuczna Słowatycze. Na odcinku 5,5 km została przebudowana nasza droga powiatowa staraniem wójta gminy Tuczna, który uzyskał dofinansowanie z Polskiego Ładu, program inwestycji strategicznych. Bodajże 7,6 miliona złotych otrzymał dofinansowania, resztę zrzuciliśmy się razem wójt gminy i powiat bialski. To dobry prognostyk do odcinka, który pozostał jeszcze do remontu? Myślę, że to dobry prognostyk. Jak wiem, wójt planuje albo złożył nawet już wniosek o dofinansowanie w kierunku Dąbrowicy Dużej. Mam nadzieję, że uzyska. Projekt Rady Gminy Tuczna dzisiaj z dumą staje na drodze powiatowej. Na drodze powiatowej, którą wspólnie z panem wójtem postanowiliśmy budować około 15 lat temu. Spotykamy się w Tucznej na otwarciu, uroczystym otwarciu odremontowanej, przebudowanej drogi. Panie przewodniczący, to była duża inwestycja i inwestycja potrzebna. Tak, dzień dobry Państwu, bardzo inwestycja potrzebna. Mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Droga została budowana w dwóch etapach, na odcinku około 10 km. Najpierw z programu Polski Ład, a wcześniej z programu Polska, Białoruś, Ukraina. Wspólnie kilkanaście milionów. Dzisiaj droga służy, widzimy mieszkańcom. Mieszkańcy są zainteresowani tą drogą. Widzieliśmy się po tłumach, które przyszły na otwarcie.
na uwagę zasługuje podkreślenie bardzo dobrej współpracy między wójtem Zygmuntem Litwiniukiem i Radą Gminy Tuczna, a Radą Powiatu Bialskiego i Zarządem Powiatu, na czele którego stoi Mariusz Filipiuk, starosta bialski, oraz przedstawicielem rządu w terenie, panem wojewodą, który przeznaczy pieniądze z Polskiego Ładu. W tym miejscu chciałbym po prostu serdecznie i gorąco podziękować wszystkim instytucjom, bez żadnej polityki, ale bardzo otwarcie i serdecznie za tą piękną, modelową współpracę. To dobra dzisiejsza inwestycja i dobra dzisiejsza wiadomość o otwarciu drogi. Tak, bardzo dobra, ponieważ musimy wiedzieć, że ta droga swego czasu łączyła tak naprawdę Białopodlaskę z przejściem granicznym w Sławatyczach. I mimo tego, że mamy kryzys na granicy, że to przejście pozostaje zamknięte, powiat nie zrezygnował z planów inwestycyjnych dotyczących tej drogi, bo ona też należy się tym mieszkańcom Sławatycz, mieszkańcom Tucznej, którzy codziennie właśnie korzystają z tej drogi, żeby dojeżdżać do Białopodlaski. A budowanie spójności naszego powiatu to jest dla nas absolutny priorytet. Panie radny, również pana spotykam dzisiaj w Tucznej na tym wydarzeniu. Jak pana ocena? No, ogromne święto. Radość z tego, że w gminie Tuczna taka piękna inwestycja. No wiadomo, nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspólne działanie powiatu, gminy, środków rządowych. I w tym miejscu chciałbym właśnie podziękować przede wszystkim wojewodzie na jego ręce, bo on jest tutaj jak gdyby przedstawicielem rządu w terenie. Pogratulować Radzie Powiatu, pogratulować zarządowi, ale też i zarządowi dróg, który jest tutaj wykonawcą po części projektowym i tak dalej, te wszystkie uzgodnienia. No i Radzie Gminy Tuczna, wójtowi, za to, że te działania wspólne przyniosły taki piękny efekt. 5,5 kilometra drogi, szanowni państwo, to naprawdę piękny odcinek. Mówię o tym z takim szczególnym sentymentem, dlatego że też po części jestem właścicielem posiadłości w Międzylesiu. To dzisiaj jest dojazd przecudny, korekta łuków. Tą drogę można po prostu pokonywać w innym komforcie. I tego mieszkańcom i wszystkim korzystającym gratuluję i życzę po prostu bezpiecznej jazdy. Thank you.